Przewlekła białaczka limfocytowa. Przewlekła białaczka limfocytowa, w skrócie CLL, to choroba układu chłonnego charakteryzująca się powolnym przebiegiem. CLL jest najczęstszą postacią białaczki w krajach zachodnich i na świecie. W Azji i Afryce dominuje AML, czyli ostra białaczka szpikowa. Mężczyźni chorują dwa razy częściej niż kobiety. Fatalność wzrasta wraz z wiekiem. 95% przypadków jest diagnozowane po 50 roku życia, a ponad 70% przypadków jest diagnozowanych po 65 roku życia. Zgodnie z klasyfikacją WHO z 2016 roku, nowotwory z układu chłonnego klasyfikujemy na przewlekłą białaczkę limfocytową, w skrócie CLL, chłoniak z komórek płaszcza, w skrócie MCL, chłoniak grudkowy, w skrócie FL, chłoniak limfoplazmacytowy, w skrócie LPL, białaczkę włochatokomórkową, w skrócie HCL, pierwotny chłoniak rozlany z komórek B, w skrócie DLB-BCL, i chłoniak Burkita, w skrócie BL. Uważa się, że przyczynami są predyspozycje genetyczne, bo odnotowano rodzinne występowanie choroby. Odnotowano, że krewni pierwszego stopnia są trzykrotnie bardziej narażeni na zachorowanie. Nie odnotowano, aby promieniowanie jonizujące czy benzen zwiększały częstość zachorowania, tak jak ma to miejsce np. w ostrej białaczce limfoblastycznej. Początek choroby często jest bezobjawowy. U około 7% chorych występują nieswoiste objawy, takie jak osłabienie, bóle brzucha i uczucie pełności w jamie brzusznej, a także tzw. objawy B, czyli spadek masy ciała o 10% w ciągu 6 miesięcy, temperatura ciała powyżej 38% przez ponad 2 tygodnie i nadmierna potliwość w nocy przez ponad miesiąc. Oprócz tego obserwuje się hepatomegalię, czyli powiększenie wątroby, i splenomegalię, czyli powiększenie śledziony, a także powiększenie struktur pierścienia Waldeyera, czyli układu limfatycznego zlokalizowanego w rejonie gardła. W diagnostyce wykonuje się morfologię, gdzie stwierdza się limfocytozę, czyli wzrost limfocytów powyżej 5000 na mikrolitr. Limfocyty to jedna z form lejkocytów. Oprócz tego obserwuje się niedokrwitość, małopłytkowość i neutropenię. Stwierdza się obecność białka M, czyli białka monoklonalnego. W zaawansowanych stadiach choroby stwierdza się hiperurykemia, czyli zwiększenie stężenia kwasu moczowego. Wykonuje się również biopsję aspiracyjną szpiku kostnego, wtedy jak są wątpliwości co do diagnozy, i badanie histologiczne powiększonych węzłów chłonnych. Wykonuje się TK, czyli tomografię komputerową, gdy podejrzewa się masywne zmiany węzłowe. Leczenie w wczesnych stadiach nie jest konieczne, wtedy zaleca się obserwację. W późniejszych stadiach stosuje się immunochemioterapię, np. analogi puryny, takie jak kladrybina, i leki ukierunkowane molekularnie, takie jak rytuksymab czy ibrutynib. W przypadku nieskuteczności leczenia farmakologicznego stosuje się przeszczepienie HCT, czyli komórek alergenicznych krwiotwórczych. Chorowanie zależy od wielu czynników, dlatego powstał międzynarodowy wskaźnik prognostyczny, który uwzględnia wiek, stopień zaawansowania, miejsce i rodzaj mutacji. Innym sposobem klasyfikacji jest klasyfikacja według Binetta, która uwzględnia liczbę zajętych obszarów. Inną klasyfikacją jest klasyfikacja Raya, która uwzględnia badania przedmiotowe, czyli obecność powiększonych węzłów chłonnych, i badania laboratoryjne, czyli obecność limfocytozy. Od rozpoczęcia leczenia średnia przeżycia wynosi 5 lat. Warto zauważyć, że mówimy tu o czasie od rozpoczęcia leczenia, a nie od zdiagnozowania. Najczęstszą przyczyną zgonu są zakażenia.